Po tworzeniu w domu okazało się, że olej z przodu ma naklejkę na rynek niemiecki Synthesy Technology API SP, a z tyłu naklejkę na resztę Europy 100% Synthetic i API SN, naklejka wielowarstwowa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany olej Motul 8100 X-Clean 5W30, klasa jakościowa API SN, ACA C2 łamane przez C3, aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Cel główny odcinka to sprawdzenie różnic i podobieństw następujących dwóch olejów. Pierwszy olej ma dwie odmienne specyfikacje na sobie. Z przodu ma naklejkę na rynek niemiecki Synthesy Technology i API SP, a z tyłu naklejkę na resztę Europy 100% Synthetic i API SN, naklejka wielowarstwowa. Porównamy go z olejem z odcinka numer 131, badaliśmy wtedy dokładnie taki sam olej. Inicjatorem tego eksperymentu jest Daniel, który napisał tak: 17 kwietnia kupiłem olej Motul X-Clean EFE 5W30 4x5 litrów dla siebie, ojca i kolegi u jednego z dystrybutorów Motula. Ładnie zapakowane w karton, który nie wyglądał na otwierany i nie wzbudził żadnych moich podejrzeń. Po tworzeniu w domu okazało się, że olej z przodu ma naklejkę na rynek niemiecki Synthesy Technology API SP, a z tyłu naklejkę na resztę Europy 100% Synthetic i API SN, naklejka wielowarstwowa. Napisałem do Motul Polska z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, ale czekam na odpowiedź ponad miesiąc, a czas ucieka i wypadałoby zmienić w końcu olej w autach, ale trochę się obawiam, kupowałem olej wcześniej w tej firmie i nigdy nie było takich kwiatków. Ponadto bańki przy końcu podziałki poniżej korka mają widoczne takie wcięcie, które czuć pod palcem, chociaż nie wygląda to jakby było wycięte i wstawione, choć na żadnej wcześniej bańce Motula, które mam, tego wcięcia nie ma. Numery na bańkach to 04061, 04062, 04064 oraz 04065. Dwie pierwsze mają trochę krzywą podziałkę. Stąd moja ogromna prośba i pytanie, czy można by było przebadać próbkę tego oleju pod względem lepkościowym, czy to na pewno 5W30 i na ile wyniki są zgodne z tym, co podaje producent. Za dużo tych dziwnych rzeczy i obawiam się, co jest w środku. Najbardziej zależy mi na szybkim sprawdzeniu nowego oleju z tym, co deklaruje producent, karta danych technicznych w załączeniu oraz ewentualne porównanie go z olejem z odcinka 131, czyli Motul X-Clean EFE 5W30. Te same oleje, zdjęcie bańki oraz karta danych technicznych, ponieważ cały czas zwlekam z wymianą ze względu na te nieszczęsne naklejki. Nadmieniam również, że Motul zmienił formulację oleju, przynajmniej według karty charakterystyki z 8 grudnia 2023 w załączeniu. Niestety nie mam wcześniejszej karty. Takie zmiany robią również inni producenci co jakiś czas, tylko kto to sprawdza. Zdarza się również, że skład oleju może być różny ze względu na rynek, który jest oferowany, niestety, dodaje Daniel. Daniel skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Próbka numer 1 to bohater dzisiejszego odcinka. Jest to próbka oleju świeżego pobrana z bańki, która wzbudziła niepokój Daniela. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Do tej próbki wrócimy w kolejnym odcinku, gdzie sprawdzimy jakość eksploatacyjną tego oleju. W pierwszej kolejności porównajmy próbkę oleju Daniela z próbką z odcinka numer 131 od strony wizualnej. Nie doszukuje się tutaj żadnych zauważalnych różnic. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, sprawdzamy lepkość oleju podesłanego przez Daniela, następnie skonfrontujemy wyniki z deklaracją producenta oraz wynikami z odcinka numer 131. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 70,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza
oraz 12,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, wskaźnik lepkości wynosi 169. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, zgodność wręcz imponująco wysoka. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych nie mamy żadnych wątpliwości. Badany olej posiada parametry, które powinien posiadać Motul X-Clean EFE5W30 w klasie jakości SP lub SN. Trudno na podstawie badania lepkości jednoznacznie stwierdzić, gdyż obydwie karty zawierają dokładnie taką samą specyfikację. Co ciekawe, w odcinku numer 131 ta zgodność również była wysoka, ale głównie w odniesieniu do lepkości w 100 stopniach Celsjusza oraz wskaźnika lepkości. Natomiast lepkość w 40 stopniach Celsjusza była zauważalnie wyższa o 2,4% w stosunku do deklaracji, zatem minimalne różnice pomiędzy próbkami z dzisiejszego odcinka oraz odcinka numer 131 w odniesieniu do pomiarów w temperaturze 40 stopni Celsjusza zostały odnotowane. Kolejna weryfikacja to test spektralny. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Kluczowa sprawa to porównanie widm dla olejów świeżych z dzisiejszego odcinka oraz z odcinka numer 131. Co ważne, mimo że widmo dla oleju świeżego z odcinka numer 131 było już raz rejestrowane, to przy tego typu porównaniach konieczne jest ponowne zarejestrowanie tej próbki, ponieważ za każdym razem rejestrowany jest widmo tła, które może się różnić w kolejnych pomiarach. Porównujemy ze sobą widma. Wniosek jest następujący. Badane oleje charakteryzują się kilkoma różnicami. Widzimy, że nie są to dokładnie dwa takie same oleje. Wszystko wskazuje na to, że formulacje tych dwóch olejów są różne. Największa różnica została odnotowana dla pasma 1520 powiązanego z bazą olejową. W kilku innych miejscach na widmie również są zauważalne różnice w mniejszym stopniu, natomiast nie można powiedzieć, że mamy w porównaniu dwa identyczne oleje. Wniosek końcowy formułujemy zatem w sposób następujący. Olej z dzisiejszego odcinka oraz z odcinka numer 131 to dwie różne formulacje. Być może nie są to spektakularne różnice, ale jednak widoczne na widmie w sposób wyraźny. Na podstawie badania lepkościowego można jednoznacznie stwierdzić, że parametry są zgodne z tym, co deklaruje producent oleju w klasie lepkościowej 5W30. Wygląda na to, że producent stosuje zamiennie oznaczenie klasy jakości według API-SN oraz SP dla tej samej formulacji oleju silnikowego, stąd na opakowaniu oleju z jednej strony zawarta jest klasa SP, a z drugiej SN. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!